6 i może zacznę od tego, co wywołał kolega. Proszę Państwa, brałem udział dzisiaj w sesji Rady Miasta Krakowa, na której były rozstrzygane sprawy likwidacji szkół, ale skoncentruję się tylko na naszej dzielnicy, bo nas to interesuje, a z naszej dzielnicy była tylko jedna sprawa w porządku obrad, czyli problem likwidacji gimnazjum nr 44. Chciałbym Państwa poinformować, że Rada Miasta Krakowa odrzuciła zamiar likwidacji gimnazjum 44, czyli na chwilę obecną gimnazjum funkcjonuje na obecnych zasadach. Inne szkoły z terenu dzielnicy nie były przedmiotem uchwał Rady Miasta Krakowa i nie były podejmowane w ich sprawach żadne uchwały. Zresztą takich szkół nie było i takich projektów uchwał nie było. Czyli proszę Państwa, wszystkie uchwały zostały podjęte po myśli nas, tak to rozumiem, bo gimnazjum 44 zostało zachowane. Tutaj chciałem poinformować Państwa, że od pewnego czasu odwiedzała nas grupa ludzi przedstawiająca się jako rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na dół, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych. Mówię przedstawiający, bo ja ich nie legitymowałem, więc no podejrzewam, że tak, że to byli zainteresowani rodzice i nauczyciele plus pracownicy, nie wiem, czy to sprzątający, czy woźni. Oczywiście, no to ja informuję, więc nie wiem, czemu się dziwi koleżanka. Proszę Państwa, była poruszana kwestia likwidacji ewentualnie gimnazjum numer 74. Skąd się wzięła ta kwestia? Ta kwestia wzięła się stąd, że w zeszłym tygodniu zadzwoniła do mnie pani Marta Patena, która jest przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, prosząc mnie o to, żebym umówił spotkanie z dyrektorką szkoły numer gimnazjum 44 i gimnazjum 74 i prosząc, żebym z nią poszedł do tych dwóch szkół. Więc byłem z panią Patyną w gimnazjum numer 44, gdzie zobaczyła, że tak powiem, oglądnęła to gimnazjum. Proszę zamknąć te drzwi, bo to mi naprawdę przeszkadza. Oraz byłem z panią Martą Pateną w gimnazjum na dole, czyli numer 74. Skąd się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych numer 6, skąd się wziął problem? Problem się wziął stąd, że pani Padelna w czasie wizyty na dole zadała pytanie pani dyrektor, aby się pani ustosunkowała do zamiaru likwidacji gimnazjum numer 74. No oczywiście pani dyrektor Cabajowa była przeciwko tejże likwidacji. No i później na bazie tego były tutaj dwie wizyty. Jedna pani dyrektor Cabaj umówiła się ze mną, czy może do mnie przyjść o godzinie 12 w czwartek. Przyszła nie sama, bo umawiając się z nią, poinformowałem, że przyjdziemy z panią przewodniczącą Pateną i tak dalej. Przyszła pani dyrektor ze swoją zastępczynią oraz z grupą 5-6 osób, już dokładnie nie liczyłem, wśród których byli nauczyciele tejże szkoły. No i
tutaj prowadziliśmy rozmowy na temat ewentualnej likwidacji Gimnazjum 74, gdzie również poinformowałem, że w znanych mi dokumentach nie widzę żadnego projektu uchwały zmierzającego do jakichkolwiek zmian w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6. Niemniej jednak, bo to chyba w nocy, w niedzielę, napłynęło do Rady Dzielnicy mnóstwo jednobrzmiących protestów, no około 50 maili, które protestowały przeciwko likwidacji Gimnazjum 74, a o godzinie 11, kiedy rozpoczynaliśmy zarząd dzielnicy, pojawiła się grupa około 30, mówię około, bo nie liczyłem, około 30 osób, no, należy domniemywać, że rodziców, ja ich nie znam, dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, ale nie tylko, bo niektórzy Państwo mówili, że jesteśmy nauczycielem czy nauczycielką. No i była też tak, ta pani woźna, czy ja nie wiem, sprzątająca. Pracownik administracyjny. Urażony. Tak jest, bo tu Helenka widzę, że jest urażona. Pracownik administracyjny. Bardzo dobrze i słusznie, i tak ma. A ja zaraz powiem, też jestem urażona. Pracownik administracyjny. Ja poinformowałem Państwa, że o godzinie 11 rozpoczynamy zarząd i że Państwo nie byli z nami umówieni, no ale Państwo nalegali na to, żebyśmy ich przyjęli. W związku z tym powiedziałem, że musimy się zapoznać z materiałami, które napłynęły do Rady Dzielnicy. One napłynęły w nocy, w niedzielę, ale przecież nie pracujemy, no trzeba było przeczytać przynajmniej, co przyszło do nas, więc to przeczytaliśmy. No i poprosiłem trzy osoby z tej grupy osób, żeby wybrali ze swojego grona trzy osoby. Przygotowałem trzy krzesła i zaprosiłem tam. Państwo stwierdzili, że oni będą razem występować. No i cała grupa, czyli około tych 30 osób, weszła do pomieszczenia, gdzie odbywa się posiedzenie zarządu. No i po prostu dyskutowaliśmy na temat no, zamiaru likwidacji. No ja przedstawiałem wszędzie, że w znanych mi materiałach, czy to w formie projektów uchwał, żadna z nich nie odnosi się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6. No trudno tu w kilku słowach zdać relację z około półtorej godziny, no może godzinę 15, no nie patrzyłem na zegarek tej rozmowy, która się zakończyła tym, że Państwo otrzymali od nas, to znaczy zapewnienie, że do godziny 14 otrzymają takie pismo, w którym to piśmie, ja bym go odczytał, tylko tam mam, w którym to po pierwsze Państwo otrzymali zapewnienie, że na wniosek zresztą naszej Komisji Kultury, Oświaty i tak dalej podjęliśmy uchwałę zarządu o nielikwidowaniu gimnazjum nr 44 z pewnym uzasadnieniem, w którym to w żadnym miejscu nie nawiązywaliśmy do 74. Do dołu, czyli do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych. Nawet poprosiłem panie, które brały w tym pierwszym spotkaniu, na którym czytałem tą uchwałę, żeby, jeżeli mówię nieprawdę, to żeby zaprzeczyły, bo im czytałem. No i nie zaprzeczyły, no bo mówiłem prawdę. No i później powstało pismo, które Państwu za chwileczkę odczytam, które tutaj zaraz Kasia... Tam na moim biurku leży taka zielona teczka. Przynieś, ja się bierzemy, jeżeli jeszcze leży.
Bo widzę, że tam pełno ludzi znów w moim pokoju. Nie wiem, bo tutaj mamy jakiś czas. Dziwne na stałe obyczaje. Nie słuchają sensu. No pokój rannik jest. Proszę Państwa, więc odczytałem Państwu dwa pisma. Pierwsze pismo, że w sprawie propozycji likwidacji gimnazjum nr 44, to jest uchwała zarządu dzielnicy w oparciu o wniosek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, wnioskować do Rady Miasta Krakowa o utrzymanie gimnazjum nr 44 mieszczącego się w osiedlu na Stoku 34 w Krakowie i uzasadnienie do tej uchwały jest następujące. Liczba uczniów uczących się w gimnazjum nr 44 w osiedlu na Stoku nie ulega zmianie od 3 lat, a ponieważ na terenie osiedla powstają nowe bloki mieszkalne, które będą podlegać zasiedleniu przez nowych mieszkańców, to powinna się zwiększyć również liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szkoły. Po wprowadzeniu programu naprawczego szkoła wiele zyskała w oczach uczniów, rodziców i środowiska. Niezwykle cenną inicjatywą szkoły są starania o ochronę pamięci pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej na terenach Fortu 49 Krzesławice. Przyjmując imię bohaterów poległych w Krzesławicach, społeczność gimnazjum nr 44 zobowiązała się do działań mających na celu opiekę nad pomnikiem poległych w Krzesławicach oraz ochronę pamięci pomordowanych i z tego zobowiązania wywiązuje się znakomicie. Gimnazjum 44 utrzymuje ścisły kontakt z rodzinami osób zamordowanych na terenie fortu. Ponadto gimnazjum nr 44 jest jedynym gimnazjum obwodowym obejmującym rozległy teren osiedli dzielnicy 17, takich jak osiedle na Stoku, osiedle na Wzgórzach, osiedle Domków Jednorodzinnych, osiedle Zesławice, osiedle Kantorowice. Jak Państwo widzicie, tu nie ma ani słowa o zespole szkół, a z rodzicami przedstawiającymi się jako rodzice uczniów szkół, ze szkoły na dole. Proszę Państwa, bo ja wezwę Straż Miejską i wreszcie usuniemy tutaj ludzi, którzy przyszli, bo w końcu to nie może tak być. Jeżeli Państwo radni mają chęć rozmawiania, jest pokój radnego, proszę zaprosić Państwa, którzy przyszli do pokoju radnego i proszę tam rozmawiać, bo tak to ja nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, czy będę miał do czego wracać do tego pokoju tutaj obok. Drzwi stoją, panie przewodniczący. Daj Boże, nie wiem, nie sprawdzam. Natomiast zgodnie z rodzicami tej szkoły na dole zostało ustalone treść takiego pisma. Rada Miasta Krakowa, Zarząd Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie na swoim posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013 roku w związku z liczną korespondencją, jaka wpłynęła do Rady Dzielnicy 17 w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum integracyjne nr 74, uważa, że ze względu na specyfikę zarówno gimnazjum nr 44, jak i gimnazjum integracyjnego nr 74 należy utrzymać działalność obu szkół na terenie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Gimnazjum integracyjne nr 74 jest jedynym gimnazjum przystosowanym do nauczania dzieci niepełnosprawnych na terenie dzielnicy 17. Ponadto jest to szkoła, która może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauczaniu. Natomiast gimnazjum nr 44 jest gimnazjum rejonowym, do którego uczęszczają dzieci z terenu dzielnicy 17. W związku z powyższym wnioskujemy o utrzymanie na terenie dzielnicy 17 obu gimnazjów, zarówno gimnazjum integracyjnego nr 74,
jak i gimnazjum numer 44. Co w ogóle wobec niefortunnego odezwania się pani Marty Bateny nigdzie nie ma żadnego projektu likwidacji, ale i to żeśmy podkreślili i zadałem pytanie państwu, którzy byli tutaj przed drugą. To były trzy osoby, przyszły Helena, mam nadzieję, że ich przedstawię, bo ja ich nie znam. Jedna znasz przewodniczącą komisji, były dwie panie, jeden pan. Jedna pani przewodnicząca Komitetu Rodziców czy Rady Rodziców Szkoły, no to nauczycielka. Ja jestem babcią wnuków, którzy chodzą do szkoły. Ja po prostu zadałem pytanie, czy państwa to pismo satysfakcjonuje. Satysfakcjonowało, wzięli sobie to pismo, no i pojechali. I tyle, co mam do powiedzenia na ten temat, oprócz tego, że dzisiaj został zamknięty pewien etap procedowania, bo proszę państwa, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na tym etapie procedowania obydwie szkoły zostały utrzymane, to znaczy właściwie tylko gimnazjum 44 było przedmiotem procedowania. Zespół szkół w ogóle nie był przedmiotem procedowania, zostały utrzymane, a czy Rada Miasta wznowi procedurę od nowa, to ja nie jestem państwu w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy tak, czy nie, czy zostawi to w takim stanie. Na dzień dzisiejszy, powtarzam, wszystkie szkoły na terenie dzielnicy 17 funkcjonują na obecnych zasadach. Grzesiek się zgłaszał, bardzo proszę. Nawiązując, panie przewodniczący, do mojego pytania, bo no, skąd się to wzięło? Dlatego, że po części nie wiem, kto rozpuścił, czy być może interpretacja słów pani Pateny przez dyrektorkę, czy kogoś innego była taka, że w pewnym momencie dzieci przychodząc do domów już mówiły, że chcą zlikwidować gimnazjum. Dzieci, które tam chodzą do pierwszej klasy, do drugiej. No ja przeżyłem pewien szok i moja propozycja jest taka, nie wiem, jeżeli mogę, to, ale to jest moje skromne zdanie, żeby część tych materiałów, które tutaj pan przewodniczący odczytał, jeżeli to będzie możliwe, zamieścić w najbliższym... Na internecie. Na naszej stronie nie ma. Tak, jeżeli będzie wolna kolumna... Poczekajcie, ja mam Momencik, ale mogę, nie wszystko zgłaszam. Zaraz, momencik, nie skończył kolega. Jeżeli jest taka możliwość, żeby po prostu to, co u nas, żeby uspokoić atmosferę na osiedlu, No ale na razie to będziemy tą atmosferę podgrzewali, bo sprawa jest w tej chwili zamknięta i w ogóle sprawy nie ma. Więc w tym momencie ja nie widzę potrzeby znów podgrzewania atmosfery i niejako sugerowania z naszej strony, że jakaś sprawa jest. Dopiero jakby ta sprawa w jakiś sposób odżyła. Jestem szczery w stosunku do państwa, że teoretycznie może odżyć, jeżeli Rada Miasta znów wznowi proces likwidacji, mówię ogólnie, placówek szkolnych na terenie miasta Krakowa. To się wiąże z tym, że musi być złożony projekt uchwały, musi być pierwsze czytanie, drugie czytanie i tak dalej. Na razie ten proces, który został wszczęty jeszcze w zeszłym roku, jest zakończony, więc podgrzewanie w tej chwili atmosfery. Ale ja mówię o tym ostatnim, bo to wcześniejszym. Uchwała jest na stronie. Proszę państwa, a tutaj jeszcze poprosiłem koleżankę, jakie te maile przyszły. Te, które wydrukowały, to około 50, w niedzielę przychodziły, a treść ich była taka. List protestacyjny. Protestujemy przeciwko likwidacji gimnazjum integracyjnego numer 74. Szkoła, która każdemu daje nie tylko szansę rozwoju, ale także możliwość poszerzenia swoich zainteresowań i pasji. Nie można zamykać placówki, która wykształciła wielu wybitnych absolwentów, dzisiaj studentów, renomowanych uczelni, ale przede wszystkim wspaniałych obywateli dzielnicy 17. Daje ona również szansę dzieciom niepełnosprawnym, które w tej szkole czują się swobodnie, bezpiecznie,
oraz mają możliwość odnoszenia sukcesów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt pracy, jaką włożyła cała społeczność tej szkoły w jej wygląd, funkcjonalność i wyposażenie. Ta szkoła to wizytówka nie tylko dzielnicy 17, ale całego miasta. Przyjaciele Gimnazjum 74, taki jest podpis. No i tej identycznej treści maili, no nie liczyłem dokładnie, nie chcę, żeby mnie ktoś łapał za słowa, ale z 50 to było, no. I jest. No i właściwie tyle, co mam w tym momencie do powiedzenia. Na szczęście, to mówię, szczęście, to spotkanie, które się było w poniedziałek, to odbyło się w obecności całego zarządu. Słyszeli, co było mówione na tym spotkaniu. Później, jak się dowiaduje w wypowiedziach różnych, padają jakieś słowa, które w ogóle nie padły. No ale ja mówię, ja na to macham ręką i tyle. To i słyszała i pani Mikulska, i pani Kolasa, i pan Rajski, i pan Kawa, którego wygoniono z pomieszczenia, zarzucając mu, że pije kawę. Przyjmuje i pije kawę. To ja się... A ja się wbrew swojemu zwyczajom się nawet nie odezwał, tylko wstał i wyszedł z tą kawą. A co się dzień dziś działo, to nie wiem. Zostałem za to przeproszony. A może tego nie słyszałem. Teraz się zgłasza Jadzia, bardzo proszę. No ja kontynuując tą wypowiedź pana przewodniczącego, relacji ze spotkania poniedziałkowego, to chciałam tylko państwa poinformować, że dostaliśmy wszyscy zarzut, że jesteśmy ewenementem w skali Krakowa, a nawet i Polski, że jako jedyna dzielnica nie bronimy szkoły, która ma być zlikwidowana. Na moje pytanie, czy państwo posiadają jakiś dowód, że jest projekt likwidacji tej szkoły? Nikt mi nie potrafił pokazać takiego, ale ona na pewno będzie zlikwidowana. Więc oczekuję przeprosin od tych państwa, którzy mi powiedzieli, że to oni mnie wybierali. Bo wiesz, dlaczego się patrzę. Wiesz, dlaczego. Sprawa wywołana sztucznie, napędzona, podoba mi się twoja wózka, napędzona, niepotrzebne nerwy, niepotrzebne emocje i niepotrzebne pewne słowa, które padły. Tyle. Dziękuję. Kolega Olek, proszę. No ja tylko takie pytanie chciałem wrócić do początków. Czy jest komuś w ogóle znane, czy są znane komuś powody likwidacji tego gimnazjum 44? Czy argumentowali to, że akurat to gimnazjum chcą zlikwidować? Ja trochę jestem zdziwiony, bo tu w okolicach gimnazjum nie ma dzieciarni, no jednak trochę u nas jest. Proszę, czymś się musieli kierować? Ewentualnie jedynie może marnymi wynikami tych uczniów, ale czy są jakieś powody znane? Dziękuję. Koleżanka Jadzia. Więc powstała pod koniec zeszłego roku szkolnego, powstała lista, taka rankingowa lista szkół w Krakowie Gimnazjów. I tam były różne kryteria. Często nieprawdziwe. Często nieprawdziwe, często mające mało wspólnego z rzeczywistością. Gimnazjum 44 znalazło się na jednym z ostatnich miejsc, natomiast gimnazjum 74 znalazło się bodajże na piątym miejscu. I to było główne kryterium, miejsce rankingowe na tej liście, ponieważ było wiadomo, że ileś szkół w Krakowie trzeba zlikwidować z powodów demograficznych chociażby. I to był jeden z głównych powodów, że akurat padło na 44. Dziękuję, czyli rozumiem, że... Zaraz, po tą chwilę, później się zgłaszał kolega Zaleński, koleżanka Kuściel, kolega Dziedzic. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja zaraz stanę, bo będzie mi lepiej dobrze. Ja chciałem przypomnieć wszystkim kolegom i koleżankom, którzy nie byli członkami, którzy nie są członkami Komisji Kultury, ja pozwolę, że Natalia w tej sprawie też, jak
jak wyglądały nasze obrady Komisji Kultury, jak przyszli rodzice z gimnazjum 44, z jakimi argumentami. Wnioski z tego były jasne, jest to uchwała naszej komisji, która potem przeszła też przez zarząd, ona jest, że tak powiem, dokumentem. Byśmy wtedy wyraźnie powiedzieli tym rodzicom, nasze stanowisko było wtedy, ja mówię, cały czas na razie gimnazjum 44. Było jasne, że nasze stanowisko jest jasne, że za wszelką cenę to gimnazjum powinno być utrzymane. Między innymi dlatego, że należałoby docenić przede wszystkim też odrobinę wysiłku, jaki włożyła dyrekcja nowa z panią Kutyrą. I to są fakty, że ona w ciągu tych dwóch lat, które są, to zmniejszyła koszty te administracyjne około 36%. I to jest jakiś wynik. Jednym z zarzutów likwidacji tego gimnazjum była tak zwana wartość dodana. Jest to taki skomplikowany przelicznik. Edukacyjna wartość dodana. To jest tak skomplikowany przelicznik, że nie bardzo wiem, chyba wszyscy to rozumieją, o co chodzi. A w skrócie to wygląda na to, że urzędnicy prawdopodobnie stwierdzili, że dzieci do tego gimnazjum z podstawówki z gimnazjum wychodzą, przepraszam, głupsze, niż przychodzą do podstawówki. To jest taki bardzo skrót myślowy. Nie chciałbym, żeby to tak odebrano. Ja przepraszam, Męciu, chciałem powiedzieć tu pana radnego Gajoszka, który się spóźnił, ale jest. I to było jedno z kryteriów. Myśmy wtedy podjęli, uważam, że bardzo słuszne, jednogłośnie wspólne stanowisko, że ta szkoła ma takie samo prawo bytu jak gimnazjum 74. I mieliśmy za zadanie, nasze zadanie było, zresztą to, co robiła pani dyrektor Kudyrowa, że wprowadzała nowe klasy, jakąś klasę wojskową, klasę szachową, robi co może, żeby te dzieci po prostu zmobilizować do nauki, do wysiłku większego niż na przykład im by się chciało. I trzeba to docenić, plus to, że ta kadra nauczycielska, to co pan przewodniczący odczytał, że oni się zajmują ochroną tego i to jest bardzo ważne, bo to jest właśnie kontynuacja, tak powiem, Miejsca Pamięci Narodowej. I to było wszystko bardzo wyraźnie tym rodzicom wytłumaczone, było powiedziane i bo pamiętam doskonale, był jeden apel do tego rodziców. Podejrzewamy, to jest teraz odnośnik, to jest pokłosie tego, co zostało teraz po tej nieudanej, myślę, plotce, która poszła w eter o likwidacji gimnazjum na dole, bo ja doskonale od ostatnich tygodni śledzę wszystkie dokumenty, internet, strony BIP-u. Nigdzie nie było faktycznie żadnego dokumentu na temat tego, że gimnazjum 74 podeszło pod likwidację z jakichkolwiek powodów. To, że zostało tak to odebrane, no to no szkoda, tylko że właśnie to jest tak, że plotka tworzy jeszcze większą mega plotkę i robi się z tego niepotrzebny ferment u nas w dzielnicy, a zwłaszcza na osiedlu. I zmierzam do tego, że myśmy apelowali wtedy do rodziców z gimnazjum 44, bo ich argumentem było to, i na tych banerach też wisiały takie argumenty, że pani dyrektor im psuje opinię na osiedlu, pani dyrektor Cabaj, myśmy apelowali o jedno, żeby absolutnie nie przyjmować takich racji i wystawiać, że dzieci gimnazjum 74 są lepsze od tych 44 i odwrotnie, żeby nie tworzyć atmosfery, że dzieci 44, ci z 74 są absolutnie B. Więc ja mam też do państwa apel, żebyśmy, że tak powiem, bo faktycznie takiej sprawy nie było. Przejdźmy na tym już, że tak powiem, do porządku dziennego. Ja wiem, że atmosfera tych rodziców z dołu jeszcze trochę ich pobuzuje. Dobrze, że tak się skończyło na tej sesji, jak się skończyło. Uważam, że to jest bardzo słuszne rozwiązanie i dobrze też, to jest moje zdanie też, że na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu wystosowaliście państwo stanowisko w sprawie obrony obu gimnazjów, że zarówno 44 jako gimnazjum rejonowe powinno istnieć, jak i 74 jako integracyjne powinno istnieć, bo ja sobie też nie wyobrażam takiego pomysłu, jakby doszło do likwidacji 74 jako integracyjnego, żeby te matki z tymi dziećmi, które wymagają takiego gimnazjum, woziły te dzieci na tych wózkach, nie wiem, do innej części Huty czy Krakowa, bo tam będzie wydzielone gimnazjum integracyjne. Więc jeszcze raz mam taki apel, żebyśmy właśnie panowali nad tymi emocjami, a zwłaszcza wśród rodziców, żeby oni też zapanowali, żeby nie było, żeby z tego się potem urodził problem taki, że 74 i 44 to są między sobą, nie wiem, wrogami, bo to powinny być stosunki partnerskie, te gimnazjum powinny obie panie dyrektor współpracować ze sobą i tworzyć na tym osiedlu to, dla tej w ogóle dzielnicy, to co dla nas jest najlepsze, czyli generalnie edukować tą młodzież i uczyć ich czegoś. Dziękuję. Dziękuję. Tak, to ja też wstanę, bo akurat sobie przygotowałam też na piśmie takie oświadczenie, ale po pierwsze chciałam powiedzieć, że akurat miałam to szczęście albo nieszczęście, że jako jedyna radna uczestniczyłam w tym spotkaniu z panią Pateną, gdzie byli przedstawiciele rodzice gimnazjum 44.
ciekawości, jako osoba, która tak naprawdę bardzo chce, znaczy uczestniczy w tym, co tutaj się dzieje, widząc trosk, znaczy to, że no rzeczywiście zamykanie szkół nie jest ani dobrą rzeczą, ani właściwą. Chciałam usłyszeć, zresztą nigdy nie znam pani Patyny osobiście, więc nawet czułam się tak w obowiązku, że jako przewodnicząca Komisji Kultury bardzo chętnie będzie zobaczyć panią radną, znaczy miasta, też przewodniczącą Komisji Oświaty właśnie w Radzie Miasta. Ja osobiście na tym posiedzeniu komisji usłyszałam od pani Pateny, zresztą nie będę, bo tutaj nie ma się co przepychać słowami, usłyszałam, że w takim razie, znaczy, żeby jakby załagodzić rodziców, którzy zaczęli no brzydko mówić o gimnazjum 74, co ja na Komisji Kultury oficjalnie powiedziałam osobiście własnym, że jak najbardziej bronimy gimnazjum 44, ale nie kosztem tego, żeby mówić źle o innych, że niepotrzebne nam są tutaj jakieś wzajemne nieznaski, nieporozumienia. I tak samo powiedziałam to, kiedy tam przyszło niestety moment na to, żeby to powiedzieć, jakaż okropna i wstrętna jest szkoła 74, gimnazjum, nauczyciele na czele z panią dyrektor. No wzbudziło to mój sprzeciw, bo ja po prostu nie chcę, żeby to w ten sposób było załatwione. No, oczywiście na tym posiedzeniu komisji pani Patena powiedziała jednoznacznie, nie martwcie się, wygasimy szkołę. Oczywiście nie było żadnych uchwał na ten temat, bo nie miało prawa być żadnych uchwał na ten temat, ponieważ po pierwsze pani Patena przyszła na razie jako sama, żeby, zresztą ona miała to w swoim planie, żeby zwiedzać te poszczególne szkoły. Po drugie był to taki niefortunny okres feryjny, gdzie rzeczywiście dla wszystkich, zresztą jak pani dyrektor tam nawiedzały się wzajemnie, no to sama informacja, nie wiem jak została przedstawiona, ja znam inną wersję, jak została przedstawiona, że szkoła będzie do wygaśnięcia. W każdym razie usłyszałam to samo tutaj na posiedzeniu komisji i zapytałam pana przewodniczącego bardzo cicho, żeby nie robić tego powodu, pytałam się panie przewodniczący, kto to wymyślił, dlaczego, co to jest. To jest alternatywa, usłyszałam. Nie wiem do czego alternatywa. Tam jeszcze kilka rzeczy takich, których nawet nie będę powtarzać, bo nie ma sensu w ogóle takich rzeczy mówić. W każdym razie milczałam, zadzwoniłam do Leszka, żeby się poradzić, ponieważ chciałam wiedzieć, jakie jest jego zdanie na ten temat, co w takiej sytuacji. Bardzo tam mądrze mi powiedział, żeby poczekać, żeby się uspokoić. Nikt z państwa nie wiedział o temacie i właściwie dopiero pierwszy telefon, jaki dostałam, to już w piątek, dostałam od radnych tutaj. Renata, co jest z tą szkołą, ponieważ jakby ten tryb, machina ratowania tej szkoły została uruchomiona. Proszę Państwa, my żyjemy we wrednych czasach. We wrednych czasach żyjemy, nie czarujmy się, że są osoby, które mają władzę i bardzo sprytnie ją wykorzystają na swoją korzyść. Tak naprawdę to decyzje miały być podjęte na komisji. Po pierwsze w poniedziałek był klub Platformy Obywatelskiej, potem miała być komisja edukacji. Właściwie procedura miała być taka, że mogła wystąpić intencyjny wniosek komisji oświaty i on mógł zostać przegłosowany przez radnych. Oczywiście on nie został podjęty. Sprawa została zakopana jak, że tak powiem, topór wojenny, ponieważ zagrzało od poniedziałku, czy tam już nawet wcześniej od poniedziałku i wiem, że nawet o informacji został powiadomiony pan Raś, poseł, został pan Gowin powiadomiony i sprawa została utajona, ale nie zmienia to faktu, że w naszej dzielnicy zawrzało i ferment powstał taki, że rodzice, nie rzekomi, tylko rodzice tych dzieci, którzy naprawdę byli zaniepokojeni tym, co może się dziać, jakby tą szkołę im zamknęli, nie mówili nic o 44, po prostu starali się obronić swoją placówkę i dać szansę swoim dzieciom, żeby mogły w tej placówce funkcjonować. I oni po wizytach u tych radnych, gdzie tam łaskawie wychodzili do nich pani Jantas, pani Nowak, pani Patena w końcu wyszła do nich i mówili im tak, słuchajcie, co wy od nas chcecie, nic nie będziemy żadnych w waszej sprawie uchwał podejmować, idźcie do swoich radnych. I tak naprawdę było, że jak przyjechali rodzice do nas, przyjechali, to mówili, że to Rada Dzielnicy nasza załatwiła im takie trzęsienie ziemi. I ta sytuacja również mnie zabolała, bo tak naprawdę dzisiaj nie dowiemy się prawdy. I tak naprawdę ja też nie mam zamiaru rozstrzygać takich rzeczy, ale postanowiłam napisać w związku z tym oświadczenie takiej treści.
Jako członek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a nawet jej przewodnicząca, pragnę wyrazić swój smutek i dezaprobatę w związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce dotyczące sposobu szukania alternatywy wobec obrony Gimnazjum 44 przed likwidacją poprzez atakowanie sąsiedniej placówki oraz wzbudzanie ogólnego zamieszania i niepokoju wśród rodziców i dzieci, a tym samym wśród naszej społeczności. Nie wiem, kto był inicjatorem takich działań, niemniej jednak uważam je za niestosowne i niezgodne z ideą, jaką my radni dzielnicy mamy spełniać wobec naszych mieszkańców. Przykro mi to stwierdzić, ale poprzez takie, śmiem je nazwać, podstępne działania, zaufanie, jakim nasi wyborcy i mieszkańcy powinni nas otaczać, zostało nadszarpnięte. Jako radna tej dzielnicy chciałbym przeprosić wszystkich, której sprawa, w cudzysłowie, ewentualnego wygaśnięcia gimnazjum nr 74 w osiedlu na Stoku dotknęła i poruszyła. Niestety owe działania dla mnie samej, ale jestem przekonana, pewna, że dla wielu innych radnych były totalnym zaskoczeniem. Zapewniam wszystkich, że temat ten nie był nigdy przedmiotem obrad Komisji Kultury i Oświaty Rady Dzielnicy 17. Przeciwnie, członkowie komisji jednomyślnie przyjęli, że staną w obronie likwidacji gimnazjum 44, ale w postawie fair play, to znaczy nie krzywdząc imienia szkoły, która sąsiaduje z placówką. Cieszy mnie fakt, że Rada Miasta Krakowa odrzuciła dziś projekt uchwały o likwidacji gimnazjum 44 i że zainteresowane dzieci będą mogły kontynuować w niej naukę. Niemniej jednak pozostał niesmak co do działań, które niejako miały być alternatywą dla jej utrzymania. Mam głęboką nadzieję, że sytuacja taka nigdy się nie powtórzy, że będziemy mogli jak dotychczas w sposób godny i odpowiedzialny pełnić naszą funkcję dla dobra wszystkich jej mieszkańców, dbając przede wszystkim o atmosferę pokoju i życzliwości. I chciałam to złożyć tutaj do protokołu, to napisałam, proszę przekazać tam panu przewodniczącemu zarządu dzielnicy. I właściwie nie mam tutaj do powiedzenia. No szkoda, że taka sytuacja zaistniała, ale ja mówię, tam pewnie, gdzie diabeł nie może, no znaczy gdzie człowiek nie może, tam diabeł zadziała. Znaczy, jeśli można, i nie ukrywam, że ja nie wiem, czy jako pierwsza osoba może do Renatki dzwoniłem, bo interweniowali do mnie mieszkańcy Grębałowa, którzy mają dzieci w tym gimnazjum. Od nich usłyszałem właśnie taką informację pierwszą, że zaistniała sytuacja taka, że pani radna miasta Patyna była w szkole, Patyna, przepraszam bardzo, była w szkole. Wiedziałem, że ma dyżur tutaj we wtorek. Też byłem zdziwiony, że w ogóle radny miasta Krakowa sobie tutaj dyżur, że tak powiem. Ja wiem, ale troszkę byłem zdziwiony, bo z reguły tutaj rzadko nas odwiedzają, więc troszkę mnie to zdziwiło właśnie, że nagle pani Patena była w szkole i rozmawiała z dyrektorką zarówno jednego gimnazjum, jak i drugiego. I teraz nie wiem, czy pani Patena rozmawiała we własnym imieniu, czy była przedstawicielem jakiejś komisji, czy była przedstawicielem przewodniczącą komisji oświaty? Ona jest przewodniczącą. Ja wiem, ale czy wyrażała opinię swoją własną jako radnej? Bo w tym momencie, nie ukrywam, powstały informacje, że ona wyraziła taką opinię. Ja nie mówię, że nie. Wyraziła taką opinię, że szkoła będzie wygaszona. I tutaj wspieram we wszystkim, że tak powiem, Renatkę, bo faktycznie myśmy na komisji, sesji, przepraszam, grudniowej podejmowali decyzję o tym, że wspieramy istnienie gimnazjum 44 i jesteśmy za utrzymaniem wszystkich szkół na terenie dzielnicy jednogłośnie praktycznie. Nie było żadnego hasła, że chcemy cokolwiek innego robić, tylko bronić szkół. I tutaj względy demograficzne, czy tam ewentualnie wynikowe, też, że tak powiem, troszeczkę mnie niepokoją, bo nikt nam nie przedstawił perspektywy, ile będzie dzieci w danym roku do szkoły rejonowej, do gimnazjum 44, czy z rejonu naszej dzielnicy ta populacja dzieci w wieku, które mają do gimnazjum wejść, będzie spadała w perspektywie 5 lat, czy nie będzie. Dlatego jestem troszkę zdziwiony, moi drodzy, podpieranie się względami demograficznymi bez jakikolwiek cyfr, troszkę mnie dziwi, tym bardziej, że w perspektywie mamy rozbudowę osiedla. Ja wiem, tylko tak jak mówię, no, troszkę mnie to zdziwiło. No i tutaj nie ukrywam, rodzice dzwonili do mnie, rozmawiali ze mną. Ja rozmawiałem też z radnymi, radni też na ten temat nic nie wiedzieli. Także dzwoniłeś do mnie. Dzwoniłem do Grzesia, dzwoniłem do Jadzi, nie ukrywam. I w tym momencie troszeczkę, że tak powiem, byliśmy zaskoczeni tymi decyzjami, bo wręcz rodzice nas uświadamiali, że coś się dzieje, a myśmy nic nie wiedzieli. Bo chcieli wszystkich zaskoczyć. No
Pozwólcie, poproszę, poproszę, ale Wiesiek też jest po raz pierwszy. Kolega Wojnarski, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja jest taka sprawa odnośnie tutaj naszych radnych, jako my radni. Ja uważam, że wszystkie sprawy to powinny być załatwiane na komisji, czy jest zarząd i na końcu przewodniczący, który powinniśmy tę sprawę załatwić. Jeżeli my załatwiamy i poza komisją indywidualnie każdy radny reprezentuje tam gdzieś swoją osobą, no, komisję czy przewodniczącego, a są tacy, nie chcę tu nazwisk wymieniać, bo ja myślę, że nie jeden by się tu głupio poczuł, jak ja słyszę, że ktoś już lepszy od przewodniczącego jest i referuje wszystko to, co nie potrzeba. No, po co takie rzeczy? Po co takie rzeczy robić? Uzgadniamy tutaj, załatwiamy sprawy i w ten, a nie wychodzimy przed orkiestrę. Dlatego takie zamieszanie jest, bo jeden mówi tak, radny, drugi tak, to jeden radny to jest mądrzejszy. I tak sprawy. Widzę cię, ale teraz ja się. Dobrze. Ja powiem tylko tyle. Zasiadałem dyrektorek obydwu szkół podstawowych. Ile skończyło dzieci 6 klasy w zeszłym roku? Drodzy Państwo, 123 dzieci. 123 dzieci. No to Panie Przewodniczący, ja jestem prosta i słowa. I jest tak. 30 dzieci tutaj, w gimnazjum. 54 u Pani Kutyrowej. Ja się pytam, gdzie jest 40 parę dzieci? Kolega Zalewski, proszę. Ja znowu stanę, bo to są takie tematy, że dobrze stać. To, cośmy rozmawiali na temat tego zaskoczenia. Faktycznie było wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o tę informację na temat gimnazjum 74, bo tak, koleżanki, koledzy, pani koleżanko Jadwigo, koleżanki i koledzy dostawali telefony od, że tak powiem, mieszkańców. Ja też dostałem mnóstwo telefonów w sobotę. Czy to prawda, że zamykają gimnazjum 74? A wiem, słuchajcie, no z nim o tym nie wiadomo. Jeżeli jakiekolwiek byłyby, wiem tylko, propozycja była wygaszenia, zamknięcia gimnazjum 44. A jakby były jakiekolwiek pomysły, projekty wysuwane z Rady Miasta Krakowa, czy bezpośrednio od pani wiceprezydenta Okońskiej, myślę, że trafiłyby do nas przynajmniej na konsultacje, na komisję kultury i moglibyśmy o tym wiedzieli. To jest jeszcze jeden argument za tym, że nie było żadnych faktycznych faktów, tylko jedno mnie trochę zapolało, że poczułem się trochę jako radny, no bezradny. Bo wszystkie te informacje, które wyszły tam w ciągu, ja wiem, piątku, soboty czy niedzieli, docierają do mnie w niedzielę wieczorem, że coś pani Patena powiedziała, coś tam rzuciła gdzieś między chodę i to poszło do pani dyrektor, zrobiło się z tego, oni to odebrali prawdopodobnie jako chęć likwidacji gimnazjum, a myśmy zostali postawieni, mówię też ja osobiście, jako człowiek, który nie jest w stanie nawet im powiedzieć, co ja mogę. Ludzie, no ja nic o tym nie wiem, ja wiem tylko gimnazjum 44, ale w sprawie gimnazjum 74 wiem, że nie było żadnego projektu, uchwały, czy ustawy, czy czegokolwiek, nie było przedmiotem dyskusji na komisji naszej kultury więc nic takiego oficjalnie nie ma. Tylko mówię, no ja jako radny też się poszedłem w takiej niezręcznej sytuacji, bo chciałem tym ludziom coś powiedzieć, pomóc, no ale powiedziałem, no nie jestem w stanie, ludzie, no bo to nie jest nasz na pewno pomysł, dzielnicy na pewno nie wyszedł. I to jest jeszcze jedno to, żeby nie było tak, że ktoś odbija piłeczkę, idźcie do rąk dzielnicy, no. Ja tak się kończę. Tak się kończy. To znaczy, jak radni dzielnicy są potrzebni, to tak. To są potrzebni, tak jest. A później nie ma, to... No, to można powiedzieć. Do wyborów też się nie chodzi. Zaraz po kolei. Olek się zgłasza. Ja tylko informacyjnie. 2 sekundy. No to dobrze. Proszę Państwa, ustawa o istnieniu takich tworów jak zespoły z szkół integracyjnych obowiązuje do roku 2015. I te szkoły w takim kształcie zostaną wygaszane. Będą powstawały szkoły podstawowe, gimnazy z oddziałami integracyjnymi na innych zasadach. I prawdopodobnie to wygaszanie tych szkół wiąże się z przestaniem funkcjonowania, z terminowością ustawy. Na ustawę to ani my, ani... No, ani Rada Miasta nie ma. To ja tylko tyle. Ale dziękuję. To ja znowu, ponieważ szczegóły zostały omówione, to pozwolę sobie na ogólniki. Nie mamy się co
łudzić, liczba dzieci na pewno będzie spadała. Ja chodziłem do klasy, to wiecie ile było, policzyłem sobie tu, 8 pierwszych klas było. Po 40 nas było w klasie, policzę sobie ile to było. Następnie w drugiej klasie szkoły podstawowej chodziłem na 15.30 dopiero do szkoły. Ojciec wracał z rannej zmiany, ja dopiero szedłem do szkoły. Także tu się nie mamy co łudzić i że wszystkie szkoły się utrzymają i tak dalej. Natomiast no, to jest do przyjęcia. Natomiast tutaj co Jadzia powiedziała, że no, tendencyjna lista rankingowa, czyli ja myślałem, że to wszystko będzie zrobione, ale z głową. Ale to niestety jest bałagan i łudziłem się. To widzę, wszystko jest tak zrobione jak i w tym kraju i tak jest. No, no, ludzie są tylko ludźmi. I niestety nawet na tym polu tak jest. No bo jak można jedyne gimnazjum brać i likwidować w takiej okolicy? Po kolei teraz starszy. Ja powiem może, bo już ta dyskusja możemy dyskutować, mamy tak optymistyczny, ale naprawdę nie wszyscy o wszystkim wiedzą. Może kiedyś się dowiecie, niektórym osobom trzeba bardzo, bardzo się ukłonić i podziękować za to, że taka sytuacja, o, bez względu czy 74 czy 40 sta, wiem, że na ten więcej, nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Dziękuję bardzo. Ale powiedziałem to dobrym czy w złym. To są ogólnie jakieś Nie ogólnie. Stasiu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że oni wszyscy mieszkańcy tu szukają jak gdyby pomocy w razie i w radnych szukają, a gdzie byli jak były wybory? Dlaczego my nie mamy przedstawiciela własnego w Radzie Miasta Krakowa? To jest inna bajka. To jest ta sama bajka. Bo państwo nawet nie umieli powiedzieć, dlaczego poszli do pani Maliszewskiej, a nie do radnego, który jest z naszego regionu. Pani powiedziała, ale my nie wiemy, kto jest radny. No to kogo wybiera? Wybieram nie wiem, ze Sposzowic, co on tam wziął od gimnazjum 44. Tyle ja co... Co on wziął od 9.17? Jak zabłudzi na imprezę, to przyjdzie. Proszę Państwa, to już chyba wszyscy Państwo. Wróćmy na początek odnośnie wyborów. Wybory się odbyły i zgodnie z prawem każdy mieszkaniec tego miasta może startować z każdej listy. Pytaniem jest tylko, że podmioty wystawiające te listy powinny brać pod uwagę, że tak powiem, związanie ewentualnych kandydatów z danym terenem, ale prawo nie zakazuje, żeby ktoś z przykładowych Sposzowic startował od nas. No. To jest tylko wola wyborców, że go wybrała. Proszę Państwa, ale teraz ja tu wysłuchałem cierpliwie Państwa. Ja do pewnych rzeczy chciałbym się jednak ustosunkować. Pierwsza sprawa pani Pateny, bo tu się przewija pani Patena. Pani Patena jest radną miasta Krakowa i przewodniczącą Komisji Edukacji tejże Rady. I w poniedziałek, przed tym feralnym wtorkiem, zadzwoniła do mnie z prośbą, że ona jako przewodnicząca Komisji Edukacji ma do tego 100% prawo i tego Państwo nie podważajcie, bo nie macie racji, jeżeli byście chcieli podważać. Chciałaby zwizytować te dwie szkoły, czyli szkołę gimnazjum 44 i szkołę na dole, czyli zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych, i poprosiła mnie jako przewodniczącego dzielnicy, żebym umówił te dwa spotkania. Spytałem się, o której godzinie pani przewodnicząca chce tu przyjechać. Około godziny 13. Dobrze, zadzwoniłem do jednej pani dyrektor, do pani dyrektor Kuterowej, że o godzinie 13 nie będzie. Aha, i pani Patena bardzo poprosiła, żebym jako przewodniczący dzielnicy towarzyszył jej w tej wizytacji, co uważam z jej strony, że za sprawę nawet pozytywną, że nie przychodzi poza dzielnicą, tylko przychodzi
prosi mnie, żebym brał udział razem z nią. Więc wykonałem dwa telefony. Jeden telefon do pani Hutyrowej, umówiłem na godzinę 13:00. Spotkanie, doszedłem do wniosku, że za jakieś 20 minut to przejdziemy na dół i na godzinę 13:30 zadzwoniłem do pani Cabajowej i na 13:30 umówiłem drugie spotkanie i we wtorek, i pani Katena również, do czego ma 100% prawo jako radna miasta Krakowa, poprosiła mnie, że chciałaby mieć dyżur na terenie dzielnicy. Dzielnica jest zobowiązana udostępnić każdemu radnemu Rady Miasta swoje pomieszczenia do pełnienia dyżuru. Problem w tym, żeby ci radni się zgłaszali. Pani Patena wyznaczyła termin swojego dyżuru na godzinę 18:30. Na godzinę 18:30 i od razu ten termin i ta informacja o dyżurze pani Pateny znalazła się na stronie internetowej Rady Dzielnicy. I każdy z mieszkańców, który mógł przyjść, każdy mógł przyjść. Czy to z góry, czy z dołu, jeżeli już używamy takich tych, no bo wiadomo, jeżeli tam było napisane, że jest przewodniczącą Komisji Edukacji i wiadomo jest przynajmniej ludziom, którzy się interesują, że jest sprawa reformy oświaty, tak to nazwijmy, na terenie miasta, no to w jakiej innej sprawie mogłaby tu pani Patena do nas zaprosić? No i Patena, pani Marta Patena przyjechała. O godzinie 13:00 byłem u pani dyrektor Hutyrowej. Doszedłem do wniosku, że nic bez nas. O nas. Poprosiłem panią Hutyrową, żeby również zeszła do pani Cabajowej. I oczywiście spotkanie się odbyło w czwórkę, czyli pani Cabajowa, pani Patena, pani Hutyrowa i byłem ja. I na tym spotkaniu padło pytanie, ja tego też nie nagrywałem, może już każdy przedstawia jak mu wygodniej, ale o ile ja to dobrze usłyszałem, to pani Patena zadała pytanie do pani Cabajowej, co pani na to, żeby wygasić właśnie to gimnazjum 74, no a pani Cabajowa, co było oczywiste, była przeciwna temu. No i tyle. I później o godzinie 18:30 było wcześniej o godzinie 17:30 spotkanie porozumienia dzielnic nowochódzkich. Byłem na tym spotkaniu o godzinie 18:15 wyszedłem z tego spotkania, wziąłem taksówkę, bo jak wiecie, teraz nie jeżdżę samochodem własnym. Przyjechałem tutaj. Już była grupa z 10 osób, które stały pod drzwiami mieszkańców na spotkanie z panią, no może 8, no nie liczę. Tak, 8 osób. No, niektórzy mnie liczą, a dla mnie aż tak, no 10, 8. 8 rodziców. 8 było. Z sobą liczysz, czy bez siebie? Bez siebie. Czyli 9. Widziałam tam po pana, tak. No, 9 było. I była pani Patena, która oczywiście pomyliła sobie drogę i nie trafiła i się spóźniła jeszcze dodatkowo z 15 minut, a może pół godziny, nie wiem, bo za chwilę mnie ktoś poprawi, że nie 15 minut, tylko pół godziny, ale spóźniła się. No i po prostu ci, jak się okazało, byli to rodzice dzieci z gimnazjum 44. No i dyskusja toczyła się wokół zamiaru likwidacji tej placówki. Oczywiście różne słowa padały, ale ja nie biorę odpowiedzialności za to, co dany rodzic, pełnoletnia w sumie osoba mówi, czy oskarża, czy nie oskarża dyrekcyjnej placówki o różne niecne czyny. Nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, bo jeżeli padają stwierdzenia, że jest
wprowadzona na dole propaganda, żeby nie wysyłać dzieci do gimnazjum 34, to ja nie wiem, czy to jest prawdą, czy to jest nieprawdą i nie mnie to ocenia. Bo nie wiem, po prostu nie wiem. No i proszę Państwa, i to spotkanie trwało. Później pani Patena się spieszyła, bo miała gdzieś w domu jakieś tam sprawy zamku, alarmu. Towarzyszyła jej do końca pani Chruściel, do samochodu ją odprowadziła. Już dokładnie to relacjonuje. No i pani pojechała, a wszelkie inne wydarzenia to już Państwo znacie. No i ja powiem tyle. Dzisiejsze głosowanie Rady Miasta Krakowa na chwilę obecną zamyka sprawę całkowicie. I uważam, takie jest moje zdanie, że na razie my też powinniśmy zamknąć sprawę. Mówię na razie, bo ja nie wiem, jakie będzie stanowisko prezydenta miasta czy Rady Miasta Krakowa. Ta procedura, która została wdrożona odnośnie wygaszania tych szkół czy zamykania, została zamknięta i jej już nie ma. W tej chwili, ale w każdej chwili Rada Miasta czy prezydent mogą tą sprawę wznowić. Ale wznowienie musi polegać na tym, że musi być znów projekt uchwały, pierwsze czytanie, drugie czytanie i ewentualna decyzja. Na razie coś takiego nie było, ponieważ dzisiaj mieliśmy sesję. W związku z tym, że jutro jest spotkanie z panem Kośmiderem, przewodniczącym Rady Miasta, więc ja wyszedłem z tej sesji Rady Miasta praktycznie rzecz biorąc, jak sprawa naszej placówki, czyli gimnazjum 34, została zamknięta w wyniku głosowania. No to siadłem, żeby przyjechać tutaj. Myślę, że tam się nic nowego nie podziało. Nie wiem, czy może macie jakieś wiadomości, ale chyba nie. No. Akurat na podstawie tego. Informacje, które ja miałem takie z pierwszej ręki o godzinie 16:15-30, to że to, co zostało uchwalone, mówię o naszym gimnazjum, tak zostało bez żadnej zmiany. No, więc tak, ale to mówię, to myślę, że potem już nie wiem, nie, no chyba nie, bo ja bym też miał jakieś informacje, aby się coś zmieniło, więc na chwilę obecną sprawa jest zamknięta i rozumiem, że po naszej myśli obydwie placówki, które były na tapecie, jedna wywołana, a druga faktyczna, są zamknięte i sprawy nie ma. Odnośnie innych placówek w ogóle nie było i dlatego uważam, że powinniśmy w tym momencie zakończyć temat. Jeżeli Państwo chcą jeszcze pisać oświadczenia, bardzo proszę, dołączymy do protokołu. Ja może ostatni raz powiedzieć, że mnie to osobiście bardzo cieszy jako rodzica, jako radnego, jako, że tak powiem, przedstawiciela tych moich tam wyborców, że akurat tak się skończyło, się skończyło. I bardzo mnie to cieszy, że zostały utrzymane dwa gimnazja, a przynajmniej w tym momencie, że gimnazjum 44, że jest szansa dać pani dyrektor kulturowej szansa na to, żeby zrobiła wszystko, co może, a widać po prostu, że robi, na to, żeby tą szkołę dźwignąć edukacyjnie, gospodarczo, no, jak najbardziej. I cieszy mnie też, że zostało gimnazjum integracyjne, bo mówię, to nie jest takie proste, cieszy mnie, no nie było w ogóle sprawy, no ale jeżeli te plotki zostały w tym momencie ucięte dzisiaj tą uchwałą Rady Miasta Krakowa, to też mnie cieszy, bo to gimnazjum uważam, że jest w tym momencie potrzebne jako integracyjne, właśnie ze względu na to, że są dzielnicy dzieci, które wymagają takiej opieki, a to co jest ta uchwała, ja ją znam też, że za dwa lata zostaną to z automatu wygaszane, to słuchajcie, to już, że tak powiem, to już ani Rady Krakowa, ani nasza, to jest uchwała. To już jest poza nami. To jest poza nami i koniec, te szkoły zostaną wtedy rozdzielone w sposób automatyczny. Jest to uchwała sejmowa. Czy jeszcze mogę sekundkę, bo w tym zespole szkół integracyjnych szkoła podstawowa już jest z oddziałami integracyjnymi, tylko gimnazjum dopiero może być przekształcone i właśnie w związku z tym byłam na spotkaniu kiedyś pani dyrektorki się nie doszły do porozumienia, bo po to, żeby powstała szkoła z oddziałami, musi być okręg. No i trzeba wtedy rozdzielić, gdzieś tam obciąć kawałek tego osiedla, żeby należał do szkoły, do gimnazjum 74. A pani Kutyrowa z kolei nie zgadza się nawet na jeden blok.
Proszę Państwa, no jeżeli koleżanka wywoła temat, to ja powiem nie, nie ma końca dyskusji w tym momencie. Proszę Państwa, widząc co się dzieje z oświatą i z likwidacją placówek, to nie jest tak, że założyłem ręce, tylko zrobiłem spotkanie, na które poprosiłem panią dyrektor Hutyrę, panią dyrektor Bożenę Cabaj-Miciak, panią przewodniczącą Chruściel i panią Mikulską i był również Stasiu Rajski. I powiedziałem, znacie panie, jaka jest sytuacja w oświacie, proponuję wypracować jakieś wspólne stanowisko kompromisowe i postaram się zorganizować spotkanie z panią prezydent Okońską, żeby, ponieważ jednak panie nie doszły do porozumienia i kompromisowego stanowiska nie wypracowały, więc zorganizowanie spotkania u pani prezydent, gdzie panie będą wymieniały różne opinie i zdania, uznałem, że nie jest wskazane. Więc w związku z tym rozstaliśmy się i bardzo proszę panią Chruście, czy inaczej było na tym spotkaniu? No ale ja nie rozumiem w ogóle, co to nie, nie, to no bo była pani... Oczywiście, że była, zresztą relacjonowałam Komisji Kultury no. o tym spotkaniu, bo przecież nie jest to tajemnica, to się odbyło prawie miesiąc temu, te dyskusje, jak najbardziej było, nie, no panie dyrektor rozmawiały przy nas ze sobą, faktycznie cokolwiek nie powiedziały, to no to nie umiały jakby sobie poradzić, ale tak naprawdę, no to dla mnie, no to wygląda to sprawa tak, że pani Cabajowa poddawała pomysł, na przykład, bo to, no to było na tej zasadzie, no to Małgosiu, bierzesz gimnazjum integracyjne, no nie biorę, bo wiesz, że nie będę miała integracji, że nie będę miała integracyjnej. No to co, ty wiesz co, ale nic nie zostało, nic kompletnie nie zostało na ten temat. No myśmy, no zresztą, no my nie jesteśmy też na tyle kompetentne, żeby wchodzić w ich, jakby, słusznie tam, byłyśmy świadkami tej sytuacji jak najbardziej, ale nie doszło do żadnego porozumienia, zresztą. Dziękuję. Ja tylko dlatego poprosiłem panią Kursiel o zupełnie wcześniej i w ogóle. Oczywiście, o wiele wcześniej, bo ja wyprzedzająco to przewidując tę sytuację. Nie, tak naprawdę spotkanie, które się odbyło, panie przewodniczący, było z inicjatywy pani Cabaj-Miciak, która dostała pismo z Urzędu Wydziału Edukacji informujące ją, co ona na to, żeby w jej szkole była tam te zespoły szkół integracyjnych, że potrzebuje rejon i co ona na to. I ona się przestraszyła, żeby nie jej kosztem robić jakąś partyzankę, powiadomiła najpierw telefonicznie panią Małgosię Kuturową, że dostała takie pismo i że chciała, żeby się spotkać, żeby to omówić, żeby nie było, że coś ona załatwia poza swoimi plecami i poprosiła o spotkanie, że najlepszym miejscem tego spotkania będzie Rada Dzielnicy. I pan przewodniczący jak najbardziej powiedział, że możemy się spotkać i taki termin został na wtorek, tam któregoś został ustalony i myśmy na tym spotkaniu z panią Helenką też były, był pan Staszek i był i pan... I oczywiście to mówi pani nieprawdę, bo nie. Tak nie było, ponieważ pani Cabajowa się skontaktowała z panią Chytorową i to jest właśnie ta gra słów, proszę państwa. Zadzwoniła która do mnie. Nie zadzwoniła, była nawet u niej według no, pani Chytorowej. Ja przy tym nie byłem, więc tu nie będziemy tej gry słów prowadzić, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast wiem, że się panie dyrektorki ze sobą kontaktowały. Pani Huterowa mnie poinformowała o sytuacji i zaproponowałem jej to spotkanie. Ponieważ jest tu gra słów w tej chwili i widzicie państwo, i to jest tylko dowód na to, jak się później wtłacza w usta jednego, czy drugiego, czy trzeciego człowieka sprawy, które nie padły. Faktem jest jedno bezsprzeczne, że to spotkanie się odbyło. Pani nie uzyskały konsensusu. To jest istota. No tak, pocieszajcie się nawzajem, nie przejmujcie się oczywiście, bo nie ma czym. Spotkanie było, spotkanie. Proszę państwa. Ale też jest taka prawda, że walczymy pewno o... Każdy walczy o swoje. Ja nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, albo o... Żeby mieć robotę. Teraz nagle się okazało, w momencie, kiedy było nadmiar uczniów, no to każdy sobie, jak miał szansę i nie był rejonowym, to sobie wybierał na przykład tych uczniów. Ale teraz się okazało, że tych uczniów nie ma. Czyli każdy uczeń jest skarbem. I każdy walczy o tego ucznia. I tu się po prostu zapomina.
Są na tej sali osoby, których dzieci lub związane z nimi nie były przyjęte. Ale to, ponieważ, no, nie tylko ty, są jeszcze inni. Więc, a teraz, jak dzieci brakło, to oczywiście każdy chce być rejonowym, każdy będzie dzieci przyjmował. Ale to już jest dyskusja na inny, że tak powiem, temat. Bo to nie ma sensu. Proszę Państwa, przechodzimy do innych spraw. Wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo. Szanowni Państwo, w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały numer z dnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczącej propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa przekazuję w zaręczyniu informację prezydenta miasta Krakowa odnośnie trybu przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji. Uprzejmie proszę o umieszczenie tej informacji w siedzibach rad i zarządów dzielnic. Jednocześnie przekazuję Państwu załącznik do uchwały z dnia 19 grudnia stanowiący propozycję zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa będący przedmiotem konsultacji z mieszkańcami z prośbą o wyłożenie go w siedzibie rad i zarządów dzielnic od 24 stycznia przez okres 30 dni oraz umożliwienie składania przez mieszkańców gminy w przedmiocie zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic. W związku z zapisami paragrafu 3 ustęp 1, 2 powyższej uchwały Rady Dzielnic podejmą uchwały opiniujące projekt nowej ordynacji wyborczej wraz ze wskazaniem ewentualnych postulatów jego zmian. Wyznacza się dzień 28 lutego 2013 jako nieprzekraczalny termin podjęcia przez Radę Dzielnic uchwał, o których mowa w ustępie 1. Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie stosownych uchwał we wskazanym terminie. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z paragrafem 38 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic z późniejszymi zmianami zmiany statutu dzielnic wymagają przeprowadzenia obligatoryjnych konsultacji z mieszkańcami. Mając na względzie obszerny zakres proponowanych zmian, zasadne jest przeprowadzenie wstępnych, mających charakter opiniodawczy konsultacji na etapie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic 1-18 miasta Krakowa. Analiza uwag i opinii wniesionych odnośnie propozycji przedmiotowych zmian pozwoli na dokonanie weryfikacji w tym zakresie. Z poważaniem dyrektor kancelarii Beata Kowalówka. I w związku z tym pismem uprzejmie informuję Państwa radnych, że propozycja zmian ordynacji znajduje się w sekretariacie, ona oprócz tego jest w internecie, ale znajduje się w sekretariacie Rady Dzielnicy do wglądu Państwa radnych i bardzo proszę o pisemne uwagi. Jeszcze raz podkreślam, pisemne do 15 lutego. W oparciu o te uwagi zostanie przygotowany projekt uchwały, którą podejmiemy na sesji lutowej. Mam nadzieję, że się Państwo radni z tym zapoznają i naniosą uwagi takie, jakie uważacie za stosowne, co pozwoli na przygotowanie stosownej uchwały i zajęcie stanowiska przez Radę Dzielnicy. Jeszcze raz powtarzam u koleżanki, u której też, jeżeli zgłoszą się mieszkańcy na konsultacje społeczne, też musi mieć ten egzemplarz do oglądu mieszkańców. I to by było, słucham cię. Proszę, mam pytanie, bo mówiłeś na internecie, ale na stronie Rady, czy na stronie BIP-u? Dziękuję. Także można w Radzie, można w domu, na komputerze. Teraz, proszę Państwa, wpłynęło takie pismo, które specjalnie dałem na sesję, a to pismo
napisał ustępujący komendant Straży Miejskiej, pan Janusz Wiaterek. I tu będę czytał cały pismo. Taki jest to akapit na początku. Zostawić świat nieco lepszym, lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne, to znaczy odnieść sukces. Podobno to Ralph Waldo Emerson powiedział. I w oparciu o tą sentencję pan komendant napisał pismo następującej treści. Na moje ręce. Szanowny panie przewodniczący, w związku z zakończeniem mojej pracy na stanowisku komendanta Straży Miejskiej miasta Krakowa, proszę o przyjęcie i przekazanie wszystkim radnym serdecznych podziękowań oraz wyrazów szacunku i uznania za dotychczasową współpracę, która przyczyniła się do zwiększenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Wieloletnia współpraca z Państwem dawała mi mnóstwo satysfakcji oraz zadowolenia, przynosząc jednocześnie spore zawodowe doświadczenie. Dzisiaj, w momencie zakończenia mojej pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, z całego serca pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję za tą współpracę, za wsparcie materialne kierowanej przeze mnie jednostki, za okazaną życzliwość i cierpliwość oraz zaufanie, którym mnie obdarzono. Mam nadzieję, że nasze relacje pozostaną w tak miłych stosunkach również przez kolejne lata. Korzystając z okazji, pragnę również przekazać Państwu oraz Waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej radości i sukcesu w nowym 2013 roku, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. Z poważaniem, Janusz Wiaterek, komendant Straży Miejskiej miasta Krakowa, Kraków, dnia 31 grudnia 2012 roku. To jest pismo, jeżeli Państwo radni chcą sobie oglądnąć, proszę bardzo, jest do wglądu w sekretariacie. I no tak, jak jesteśmy przy tym temacie, to tutaj był jeszcze, ale nie u mnie, bo ja byłem poza siedzibą Rady, strażnik Biendras, który też się chciał pożegnać, ponieważ odchodzi do innego oddziału Straży Miejskiej. Szkoda go, bo tutaj dobrze się nam z nim współpracowało. A tego to już nie wiem. Jadzia wie, że może wróci, no może. Proszę Państwa, następne pismo, które przysłało nam Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, spółka z OO, Rada i Zarząd Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie, dotyczy zimowego utrzymania ulic. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 3 grudnia 012 dotyczące objęcia wyszczególnionych we wniosku ulic zimowych utrzymaniem, MPO, spółka z OO, zarządzający akcją Zima na terenie miasta Krakowa, uprzejmie informuje, że ulice Cieślińskiej, Brzeskiej, Zakole, Morwowa, Architektów, Węgrzynowicka są już objęte stałym utrzymaniem zimowym. Wszelkie uwagi w zakresie niedociągłości wykonawcy w wykonaniu usługi należy zgłaszać telefonicznie pod numerem dyspozytorni głównej. Tu jest podany numer telefonu, nie wiem, przeczytam go, może Państwo sobie zapiszecie. 12 64 62 361, co pozwoli na bezpieczną reakcję i doprowadzenie do wymaganego standardu. Ciąg pieszojezdny łączący ulicę Geodetów z pętlą tramwajową z uwagi na intensywny ruch pieszych oraz dojście do ogniska TKKF zostanie również objęty stałym utrzymaniem, lecz jedynie na przedłużeniu ulicy Geodetów w obrębie działki 45/1 oraz w obrębie działki, na której zlokalizowana jest pętla tramwajowa.
Na pozostałym, nieznacznym fragmencie droga przebiega po terenie prywatnym, na którym nie może być świadczona przedmiotowa usługa. Ponadto ulicy Łuczanowicka Boczna oraz Żękinowa są ulicami stanowiącymi dojazd do paru gospodarstw domowych, a uwarunkowania terenowe nie powodują znacznych utrudnień przy nieznacznych opadach śniegu, które zwykle mają miejsce. W związku z powyższym nie ma zasadności objęcia przedmiotowych ulic stałym utrzymaniem zimowym, a jedynie utrzymaniem interwencyjnym w momencie wystąpienia tych opadów śniegu. Usługa wykonywana będzie według potrzeb po telefonicznej interwencji mieszkańców bądź służb porządkowych na wyżej wymieniony numer telefonu. Podpisał wiceprezes zarządu, dyrektor techniczny, inżynier Andrzej Natkaniec. Czy ten numer telefonu ewentualnie jeszcze raz wam podać, czy państwo zapisali? Numer, tak, słyszałem, więc podaję 12 64 62 361. Proszę państwa, tutaj przysłali nam, przynieśli światełko betlejemskie, Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Kraków do Wachuta, Szczep Oregon, i do tego światełka dołączone były życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego roku. Życzę Komenda Chówca Kraków Nowa Huta i Komenda Szczepu Oregon z harcerskim pozdrowieniem czuwaj. I podpisała komendantka Szczepu Oregon, PWD, to nie wiem jaki to jest stopień, przewodnik, nie? Aneta Sola. Solo. I oraz komendant chówca ZHP Kraków Nowa Huta, podharcmistrz Jarosław Porański, jeżeli dobrze czytam, HR, nie. Fundacja Hutnicza, Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przysłała takie pismo. Szanowni państwo, w imieniu Rady i Zarządu Hutniczej i Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz chęci niesienia pomocy potrzebującym. Fundacja w roku 2012 dzięki wsparciu państwa i innych darczyńców między innymi zorganizowała i sfinansowała 15 profilaktycznych akcji zdrowotnych, głównie dla darczyńców i mieszkańców dzielnic nowochódzkich. Udzielała finansowej pomocy indywidualnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez refundację wydatków na leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny. Zakupiła dwa nowoczesne, przenośne aparaty EKG wykorzystywane obecnie w profilaktyce kardiologicznej, uniwersalny stół do badań USB4, stół do rehabilitacji z elektryczną zmianą wysokości oraz wagą lekarską. Z tego sprzętu korzystają obecnie pacjenci m.in. Centrum Medycznego Ujazdek i trzeciego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego. Na wyżej wymienioną działalność statutową fundacja wydatkowała kwotę prawie 140 tysięcy złotych. Jeszcze raz dziękując za dotychczasowe wsparcie, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2012 na rzecz fundacji. Jednocześnie informujemy, że dla ułatwienia rozliczenia się z Urzędem Skarbowym będzie możliwość skonsultowania się z główną księgową fundacji. Informacje o bieżących działaniach fundacji można znaleźć na stronie internetowej www.hffos.pl. Wdzięczni za okazaną pomoc, pozdrowieniami przewodniczący Rady Hutniczej Fundacji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Zbigniew Gąska, prezes Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krzysztof Stypuła. No to tutaj nic więcej nie mam do powiedzenia. Tu na moje ręce w imieniu organizatorów koncertu gitarowego Pawła Stajgla, który odbył się w ramach międzynarodowego projektu Gitara Garante, składam panu serdeczne podziękowania za objęcie wydarzenia wsparciem finansowym. Dzięki wsparciu Rady Dzielnicy 17 mogliśmy zorganizować wysokiej klasy wydarzenie, w którym wziął udział jeden z najwybitniejszych artystów gitary, Paweł Stejgl. Podniósł serce krakowskiej publiczności, a koncert okazał się wyjątkowym wydarzeniem artystycznym na mapie kulturalnej Krakowa. Raz jeszcze dziękujemy, mając nadzieję na spotkanie przy okazji kolejnych edycji projektu Gitara Galante. Nie wiem, jakby nie można było napisać festiwal gitarowy. I proszę Państwa, wpłynęło jeszcze do nas takie pismo z fundacji, to jest Fundacja Stańczyka. Szanowni Państwo, treść wniosku o udostępnienie informacji publicznej wysłanego przeze mnie do Państwa w kransie błąd. Oczywiście data powinna być 25 stycznia, nie 25 września. Przepraszam za tę pomyłkę, jednocześnie uspokajając Państwa, że Gmail zapisuje datę wysłania maila, w związku z czym data w treści nie ma wielkiego znaczenia. Przesyłam ponownie wniosek z poprawioną datą, a teraz czytam wniosek Fundacji Stańczyka, który wpłynął tutaj. Nasza sygnatura, Kraków, 25 stycznia, wniosek o udostępnienie informacji publicznej na zasadzie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji dotyczących Państwa dzielnicy. Kropka pierwsza. Miesięczna kwota przeznaczona na utrzymanie siedziby Rady Dzielnicy za okres od września 2012 roku do chwili obecnej. Kropka druga. Miesięczne wynagrodzenie brutto protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Kropka trzecia. Forma zatrudnienia, w nawiasie umowa o pracę, umowy zlecenia, zamknięcie nawiasu protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Kropka czwarta. Wykształcenie protokolanta sekretarza Rady Dzielnicy. Na podstawie artykułu 14 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie wyżej wymienionej informacji w formie elektronicznej na adres Anna Krzywoń, Małpa Stańczyk. org.pl z poważaniem Anna Krzywoń, współpracownik Fundacji Anna Krzywoń i Stańczyk org.pl. No, czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby, Pani Kolasa, proszę bardzo. Tak, mi się wydaje, że to nie ten adres chyba o takie pytania, bo Pani Kasia jest pracownikiem nie dzielnicy, tylko Rady Miasta, Urzędu Miasta Krakowa. A poza tym to tak mi się wydają takie mało delikatne pytania. Zwłaszcza ostatnie. Ja bym chciał zadać. Bardzo proszę. Ja na przykład jestem zainteresowany Fundacją Stańczyka, bo nic na ten temat nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, z czego się utrzymują, skąd mają pieniądze, na kogo wydają, ile kosztuje utrzymanie tych wszystkich państwa. Też bym chciał wiedzieć. To jest też chyba do publicznej wiadomości. Mogę panu powiedzieć? Może pan hurtem odpowiedzieć, bo jeszcze jest kolega. Bo jest taka sytuacja, że my praktycznie chcielibyśmy bliżej wiedzieć,
nie tak z, tam gdzieś z mediów, że jakaś fundacja powstała, ale żeby pan powiedział tutaj, ile to kosztuje, kto na was płaci, bo ja myślę tak, że jest więcej rzeczy takich na przykład jak szkoły, czy przedszkola, czy dzieci niepełnosprawne, że te pieniądze rzeczywiście by się przydałoby się na to przeznaczyć, a nie po to, żebyście państwo jakieś tam takie rzeczy robili, bo to rzeczywiście jest, tak mi się wydaje, trochę mało trafne. Czy możemy powiedzieć? Chyba, że chcecie powstać jako partia polityczna. Jak pan chce, każdy ma odpowiadać, bo to jeszcze kolega. Znaczy to będzie kultem pytania. Pogubię się w tym gąszczu pytań. Pan się mówi, że się pan pogubi. Gąszczu pytań, bo jest to... Tak, to będą pytania identyczne, tylko... Dobrze, dobrze, proszę. Przepraszam, ale też dzisiaj będę stał. Kolega wysłał mi tutaj wszystkie pytania, które chciałem zabrać. Niewiele mi zostało, ale... To akurat może do pana bezpośrednio, bo pan jest przedstawicielem Fundacji Stańczyka. Myśmy przy okazji poprzedniej wizy pytali, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy z kolegami. Jedno z naszych pytań było właśnie to samo, co kolega tutaj zadał. I powiem tylko w skrócie, żeby nie wracać do tematu i nie powtarzać, bo tu koledzy, koleżanki radni wiedzą, o co chodzi. Wszystkie nasze informacje dotyczące naszej działalności, naszych nazwisk, nasze uchwały są wszystko dostępne na stronie nie tylko WIP-u, ale na stronie Rady Dzielnicy, którą, powtarzam, zmodyfikowaliśmy po to, żeby była bardziej atrakcyjna dla wszystkich, którzy są zainteresowani czytaniem, nawet o dyżurach pani Marty, Pateny. To jest właśnie po to zrobione. A naszym moim zdaniem jest to, że ja wiem, że taka fundacja jest. Fundacja monitoruje pracę nie tylko Rady Miasta Krakowa, ale Rady Dzielnic. Tylko że nasze zdanie, moje zdanie prywatne jest też takie, że jest. Myśmy tu mieli problem, nawet my go wrócili tutaj, że tak powiem państwu, że biblioteka nasza potrzebuje 300 tysięcy na serwer, jakbyście państwo pomogli. Przepraszam, 30 tysięcy na serwer, jakbyście pomogli tej materii, po prostu wspierali takie działalności, a powielanie tego, co jest dostępne ogólnie, uważam bez sensu. No. Łącznie z tymi, przepraszam bardzo, delikatnymi pytaniami, które zadajecie w sprawie, które nie dotyczą nas, tylko te wiadomości są w Radzie Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Może dajmy, pan mówi, że zapamiętasz. Panie przewodniczący, bo jestem w klubie umówiony na godzinę 20. Można by na sekundkę zwolnić po prostu. No dobrze, no to bardzo zwalniam pana na sekundkę. Ale to może będzie koniec. Szanowny panie i szanowna fundacja, jesteście od września w Chodzienicach i do tej pory nie wiem, po co wy istniejecie, skoro nie wiecie o tym, że to jest pracownik administracyjny, nie jest żaden sekretarz. Ja uważam, że ile pan dostaje za to przychodzenie? Nie za darmo. Ja nie, ale ten wniosek był za darmo, za ramach pracy wolontariackiej. Nie za darmo. To proszę mi wierzyć, że wniosek był, bo po pierwsze finansowanie jest jawne, po drugie, jeżeli chodzi o dostęp informacji publicznej wobec organizacji społecznych, na zasadzie ustawy o dostępie do informacji publicznych, ta ustawa się działa w momencie, jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy publicznych. Jeżeli my działamy za pieniądze, nie działamy za pieniądze publiczne, tylko od darczyńców, tudzież innych sponsorów projektów. W tym wypadku już dalej finansowanie jest jawne. Zapraszam państwa na stronę internetową www.stańczyk.org.pl, gdzie mogą się państwo dowiedzieć wszystkich tych pytań, które państwo zadają teraz, znaczy odpowiedzi na wszystkie pytania, które państwo teraz zadają. A faktycznie w przypadku pytania o panią protokolantkę był to błąd. To nie jest pani protokolantka, sprostuję pana. Jasiu, pan ma głos. Proszę. Jeżeli pisze protokolant, to może być protokolantką. Nie. Pani Jasiu. Ale tak jest w piśmie, no to. Uspokój się. Wkradł się błąd, bo to osoba, która to pisała, nie była tego świadoma. Za co przepraszam, jest to faktycznie błąd po jej stronie. Dziękuję panu za odpowiedź. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście nikt nie neguje faktu, że macie państwo prawo zwrócić się o to, co żeście zwrócili i oczywiście otrzymacie stosowną odpowiedź. Natomiast te wszystkie inne sprawy, które koledzy zadali i poruszyli, to jeszcze chcę zadać. Jeszcze jedno. Proszę. Zarobki są sprawą tajną. We firmach są, we wszystkim sprawą tajną. Ja nie wiem, ile pani Kasia zarabia. I proszę pana, po co takie pytania? Wykształcenie, proszę pana, to do Rady Miasta. Na pewno ma wyższe niż pan.
To na jej głowę. Ja się tej sobie. Proszę Państwa, jeżeli już koniec. Ja jedno pytanie. Bardzo mnie dziwi, jeżeli wyższa przełożona pisze takie pismo. No nie jest przełożona. Ale z tej fundacji, tak? Nie tak, ma... tak, tak. To dlaczego się ona was nie pyta, tylko pisze coś od góry? No bo popełniła błąd, wie pan, każdy jest człowiekiem, każdy popełnia błąd i popełniła błąd. Za dużo. Ja chciałem jeszcze. A to jest jeszcze pierwszy wniosek. Kolega Rojewski i kolega Wojna. Proszę Państwa, dodawam do pana taką może jedną drobną uwagę. Jeżeli w fundacji są zatrudnieni ludzie o takich kompetencjach i piszą takie bzdury jak tutaj, to ja wam życzę powodzenia. Dziękuję, ja tylko wracam do tego, że to jest wniosek wypisany w ramach pracy wolontarystycznej, czyli darmowej, czyli w ramach pewnego zdobywania wykształcenia, wiedzy i praktyki. Ktoś to powinien nadzorować, zgadza się? Owszem, no to był powód, ponieważ to nie zostało wysłane do nadzoru najpierw. No to dziękuję organizacji wolontarystycznej. Ja chciałem powiedzieć, że pytania panu zadałem, nic pan nie odpowiedział, poza tym, że na stronie internetowej. Powiedziałem panu, że są to, powiedziałem panu, że są to pieniądze. Na razie ja mówię, jak ja skończę, to pan będzie mówił. Wie pan, także nic mi pan nie odpowiedział, ani koledzy pan nic nie odpowiedział, poza tym, że stronę internetową macie. My też mamy stronę internetową, wszystkie wiadomości, jakie państwo chcecie, kierujemy tutaj na stronę, nie proszę tam poprać. Pan zanim... Ja jeszcze tu właśnie kolega Wiesław odebrał, chciałem powiedzieć, że mi za bardzo wchodzi słowa dzisiaj. Jeżeli pan prosi, państwo prosicie, żądacie od nas takiej informacji, więc ja też pytam prosto pana. Ile macie przeznaczone fundusze na swoją działalność? Pan mi odsyła do strony. Ja umiem czytać, umiem się obsługiwać tym. Tylko pytam. Może pan powiedzieć? Nie, proszę pana, ja nie zajmuję się księgowością, więc ja nie mam, ja nie jestem jedną osobą, która tym się zajmuje. To działa na tej samej zasadzie. Państwo nas pytacie, my was otrzymamy na waszej strony. Ale to proszę tak, ja mogę panu tę informację przynieść na samą radę za miesiąc. Mogę panu taką wiadomość dostarczyć mailem. Muszę na początku tej wiedzy zaczerpnąć. Po pierwsze, po drugie, ta informacja jest jawna, więc jeżeli pan wejdzie na stronę internetową, jak już wspomniałem, to ta informacja jest tam podana. Skąd jest finansowanie i ile ono wynosi? Ale byśmy to chcieli wiedzieć. Ale ja nie mam tej informacji przy sobie, no przecież bo miały, no już po nie mam. Dobrze, naturalnie. Pan wolontariusze powinien pan tą wiedzę mieć, jak pan przychodzi, bo mogą pana o to zapytać, więc ja pytam, bo mam takie prawo. Naturalnie, to panu odpowiadam, że w tym momencie nie wiem, jest to jawne, jest to jawne, więc ja tej informacji panu udzielę. Dobra, a kiedy jest sesja? Jeszcze kolejna kawa. A kiedy jest sesja? Zaraz, momencik. Proszę Państwa, jeszcze chcę dokończyć, bo jeszcze wróciłem, jeszcze jest druga strona tego pisma, to chciałbym przeczytać. Jest to problem, to znaczy tu piszę tak. Czytam dokładnie. Program Przejrzysty Kraków i działania strażnicze. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka z siedzibą w Krakowie. Sąd rejonowy dla, tu pewnikiem zarejestrował ich, Sąd rejonowy dla Krakowa, Śródmieścia w Krakowie, 11 Wydział Gospodarczy, KRS 00003256-17, NIP 677-232-27075, REGON 12087-45-88, Biuro Fundacji, ulica Sławkowska 12, oficyna, trzecie piętro, 31014 Kraków. I są podane tutaj dwa adresy mailowe, ale to chyba nieistotne, jak ktoś będzie chciał, to ten. I ostatnie zdanie, bardzo proszę Państwa o uwagę. Wesprzyj Fundację Darowizną na działalność statutową. Jest podane konto Alior Bank 81 i może ten rząd cyfr, to nie będę czytał, kto będzie chciał. Do wglądu w sekretariacie. I tyle, co by było w tej... Jeszcze tu kolega Kawa. Szanowny panie, ja nie bawię się internetem, nie bawię się mailami. Ja jestem prostak. Proszę pana, może nie dorosłem dotychczasów, ale mam już swoje lata. Duczki mam chyba starsze od pana. I powiem jedno. Na drugi raz, skoro pan tu przychodzi, żądacie od nas wiadomości, proszę napisać, ile prezes, przynieść wiadomości, ile prezes fundacji zarabia, ile członkowie zarządu fundacji zarabiają, ile państwo zarabia.
Znaczy ja panu tu udzielę. Ja wiem tylko tyle, że około 300 tysięcy macie klientów. A są tego na informacje. Gdzieś tam było jakieś, ale było i to ja panu powiem. Ale to momencie, jeżeli są pieniądze przenoszone na projekt, to nie są pieniądze, które idą do kieszeni. Od tego, nie, od tego trzeba zacząć, tylko jest to pewna pula, z której trzeba pokryć między innymi koszta związane z prowadzeniem biura i różnymi administracyjnymi kosztami, to po pierwsze. Po drugie, w przypadku, jeżeli są to wynagrodzenia, już sama kwestia wynagrodzeń. W momencie, kiedy wynagrodzenie pochodzi z funduszy publicznych, na zasadzie ustawy o dostępnej informacji publicznej, ta ustawa, taka informacja ma być udostępniona. A w przypadku jakiejkolwiek informacji co do zarobków, taka informacja nie musi być udostępniona, jeżeli nie pochodzi z funduszy publicznych. To skoro pochodzi, to proszę. Ale nie pochodzi, to jest z funduszy prywatnych, nie pochodzi. My nie jesteśmy finansowani przez państwo. Szanowni Państwo, dajcie jeden spokój. Jeszcze kolega Zaleński. Chyba to będzie koniec dyskusji na ten temat. Ale chyba koniec. Nie, z mojej strony na pewno gwarantuję, mówię o celowości Waszej działalności. Ja poświęciłem trochę czasu. Celowości. Ja poświęciłem trochę czasu, żeby sprawdzić, jak wyglądają Wasze sprawozdania z naszych sesji. Więc zaglądałem do internetu na Waszą stronę. Więc powiem tak. Jeżeli tam jest zapis 15-minutowy, to takie znalazłem z komisji, przepraszam, z obrad sesji i to są przeważnie pytania i zauważyłem, że tylko są to ostatnie dwa punkty. To jest piąty i szósty w tym wypadku interpelacje, zapytania, oświadczenia i komunikaty. I to ma przynieść społeczeństwu, naszym radnym, przepraszam, naszym wyborcom jakąś obraz pracy działalności dzielnicy. To by pana dobrą sprawę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jakby był zainteresowany, to przyjdzie i posłucha. Jeżeli nie sądzę, żeby szukał w internecie takich wiadomości, na które państwo macie przeznaczone te fundusze. Dlatego ja cały czas, to jest moje zdanie prywatne, że ta fundacja, znaczy te wasze działania są bezcelowe. Fundacja może, jak macie jakieś inne, że tak powiem, w swoim programie działania, ale to co robicie, to moje zdanie jest bezcelowe. Znaczy ja mam takie pytanie, znalazłem tylko i wyłącznie jeden punkt. Jeszcze raz. Znalazłem tylko jeden punkt z porządku obrad, a dokładnie po prostu nagranie. Ja znalazłem tylko to, co zostało nagrane i puszczone. Ale ja przynajmniej nagrywałem państwa dwie, to jest trzecia rada, bo byłem na trzech. Ja to osobiście umieszczałem i wiem, co umieściłem. Umieszczałem całe nagrania w całości. To jest rada od pierwszego punktu. Piąty i szósty punkt to co dzisiaj. Ale to w takim razie... Oświadczenia i komunikaty. Dobrze, ale to... 15, 17, 20. W takim razie, jeżeli ma pan taką ochotę, to ja wezmę, to mogę od pana wziąć adres mailowy, panu prześlę linki, gdzie będzie w całości nagranie na bieżąco. Ale nie, to będzie w tym momencie musiał pan popełnić błąd przy szukaniu, więc jest to raczej wina po pana stronie. Błąd jesteście lepsi od pana, to dziękuję. Ja jeszcze, tak panie, chciałem powiedzieć, czy pan uważa, że nagranie całej sesji, puszczenie w internecie to taki jakiś tam mieszkaniec obojętny, dzielnicy, on to będzie puści, będzie słuchał, czytał, ale co się tu mówi, to wie pan raczej, na co oceniają po efektach pracy, a nie potem co pan puścisz w tam. Ale co, chodzi o to, żeby jak ktoś chciał to usłyszeć, to żeby miał taką możliwość. W momencie, jeżeli to jest podzielone, bo to nie jest ciąg tak jak w tym momencie dwugodzinny bez żadnej przerwy. To jest opisane wedle porządku obrad i podzielone na fragmenty, takie jak były związane z punktami. Więc jeżeli ma pan ochotę dowiedzieć się, jak wyglądały obrady w przypadku po prostu przykładowo sprzedaży pewnej działki i jest to nagranie 2-30 sekund, to może pan tylko i wyłącznie konkretnie tę część puścić. Ale proszę pana, to jest sesja, jeżeli ktoś chce wiedzieć, no to czy pan chce, czy pan nie chce, to leży w ogóle pana wiedzieć. Nie chcę spokój, bo to są bezsensowne gadki. Proszę państwa, wymieniliśmy poglądy, jeżeli tutaj pan nas przekonał, to ma do tego. Jeżeli pan nas przekonał, to możecie państwo wesprzeć fundację, wpłacając na działalność statutową, na... Ksiądz buduje zwolnicę w Kantorowicach. Jeżeli mielibyście państwo ochotę wpłacić, to zapraszam. 1% dodałem. 1% a bardzo chętnie spożytkuję, że tak na pewno będziemy słyszeć dzwony. Będzie to znaczące dla mieszkańców. To będzie znaczące dla mieszkańców i całej dzielnicy. I będziemy państwu wdzięczni za ten 1%. Proszę państwa, tak czy inaczej, każdy ma prawo prosić. Państwo to robią i to jest ich prawo. Tak samo można wpłacić na dzwonnicę, jak ktoś ma taką ochotę, oczywiście zgodnie z zapisami ustawy odpowiemy państwu w terminie 14 dni na tego maila, który został wysłany.
drogą elektroniczną. Proszę Państwa, i tym sposobem wyczerpaliśmy wszystkie nasze punkty dzisiejszej sesji. Zaraz podamy terminy poszczególnych posiedzeń i 28 jest ostatni czwartek, czyli 28 zapraszam Państwa na sesję Rady Dzielnicy o godzinie 17.30, a zaraz koledzy z poszczególnych komisji, może koleżanki i koledzy podadzą terminy posiedzeń komisji. Może zaczniemy od Komisji Kultury. Bardzo proszę. Proszę bardzo, 4 i 18. Komisja Kultury zaprasza 4 i 18 lutego o godzinie 18. Komisja Praworządności zaprasza 6 i 20 na godzinę 18, z tym, że zapraszam Państwa 6 lutego będzie go dyrektor Sapoń. Dzisiaj komunikacja miejska. 6 i 20 o godzinie 18. Dzisiaj na sesji rozmawiałem z panem dyrektorem Saponiem, na sesji Rady Miasta oczywiście, i potwierdził swój udział 6 lutego w posiedzeniu komisji. Możesz się przypomnieć. Teraz Lucynka. No pewnie Komisja Zdrowia 17.30. Ja Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia 14, a Komisja Mieszkaniowa 7, ewentualnie będzie druga, bo mamy ważne sprawy na mieszkaniu. 7 jest. 7 o 17.30. Bo może być jeszcze jedna w miesiącu, dlatego bo to musi być wcześniej. Dobrze, to komisja, teraz Komisja Budownictwa. 11.25, godzina 17. Komisja Budownictwa 11.25 o godzinie 17 oraz Komisja Ochrony Środowiska. Środę Pączki. 13 lutego tradycyjnie godzinie 18. Komisja Ochrony Środowiska 13 lutego o godzinie 18. Czy pominąłem którąś komisję? Nie. W związku z tym koleżanka Kasia odczyta nam jeszcze raz, żeby Państwo sprawdzili terminy posiedzeń poszczególnych komisji. Sesja 28 17.30. Komisja Kultury 4 i 18 o godzinie 18. Komisja Praworządności 6 i 20 o godzinie 18. Komisja Zdrowia 14 lutego 17.30. Komisja Mieszkaniowa 7 lutego 17.30. Komisja Budownictwa 11 i 25 o 17. Komisja Ochrony Środowiska 13 lutego 18. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady.